Razem, młodzi przyjaciele. W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. Jednością silni, rozumni szałem. Razem, młodzi przyjaciele. Niech słowa poety wprowadzą nas, podniosły nas do dzisiejszego dnia. Dnia bardzo uroczystego, będącego początkiem nowego roku szkolnego 2015-2016. Proszę wszystkich o powstanie. Kompania, baczność! Na prawo, patrz! Poczet sztandarowy, baczność! Sztandar szkoły, prowadzić! Kompania baczność, kompania spocznij. Witamy serdecznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Dyrekcję szkoły, panią magister inżynier Edytę Niemiec, pana wicedyrektora magister inżynier Piotra Pawłowskiego, grono nauczycielskie, a w szczególności nowych wychowawców klas pierwszych. Klasa pierwsza AT Renata Kątek, klasa pierwsza BT Bożena Mazurko, klasa pierwsza CT Karolina Litwin, klasa pierwsza DT Iwona Skoczyla-Spilat oraz was, drodzy uczniowie, wraz z rodzicami. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy w stronę tych, którzy dziś po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły, rozpoczynając tym samym kolejny ważny etap swojego życia, uczniów klas pierwszych. Za chwilę zostanie podniesiona flaga państwowa. Proszę w związku z tym o zwrócenie się w kierunku masztu i przyjęcie postawy zasadniczej. Kompania, baczność! Na prawo, patrz! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, wystąp! Kompania baczność, kompania spocznij. Na wstępie uroczystości prosimy o zabranie głosu dyrektora zespołu szkół technicznych, panią magister inżynier Edytę Niemiec. Państwo, nim powiem parę słów, dokonam pewnego sprostowania, bo mamy 5 pierwszych klas i jeszcze przedstawię wychowawcę klasy pierwszej LO. Jest to pani magister Anita Geleta. Witamy serdecznie. Z nami również w tym roku będzie naszą pracę wspomagał nowy ksiądz. Jest to ksiądz Grzegorz Dąbrowski. Proszę bardzo ciepło powitać księdza. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele. 1 września to specyficzna data w szkolnym kalendarzu. Z jednej strony żal wakacji, wypoczynku, beztroski, zaś z drugiej cieszymy się, że spotkamy dobrych znajomych. Jeszcze inne emocje towarzyszą nowym uczniom i ich rodzicom. Ci pewnie mają obawy, jak będzie w nowej szkole. Dla was wszystkich mam dzisiaj kilka spostrzeżeń. Kto wie, może dla niektórych okażą się one cenne. To, że dziś rozpoczynamy naukę w naszej szkole albo uczycie się już w niej kolejny rok, nie jest dziełem przypadku. Wybraliście ją, bo tak podpowiedzieli wam koledzy, bo uczyli się w niej wasi rodzice, bo zależy wam na szkole, na dobrych wynikach.
macie w planach zdobyć średnie wykształcenie. Pięknie zdać egzaminy maturalne, zdobyć tytuł technika. To bardzo mądre i dobre marzenia. Matura czy egzaminy mogą przypominać nam maraton. I może być tak jak z maratonem. Nikt z was pewnie nie byłby w stanie z marszu stanąć na starcie 42-kilometrowej trasy i ukończyć ją z dobrym wynikiem. Do matury i egzaminów zawodowych trzeba się przygotowywać długo i sumiennie. Oczywiście, że zdarzają się dni, kiedy nie będzie się wam chciało wstać do szkoły, na ranny autobus, stać w deszczu, w śniegu, na przystanku. Będzie was kusiło, żeby zostać w ciepłym, przytulnym domu. Pomyślcie wówczas o sobie jak o maratończyku. Dzisiejszy dzień w szkole to ważny trening, który może zbuduje twoją formę w ważnym dniu, a trening czyni mistrza. Potraktujcie każdy dzień w tej szkole jak swój własny czas przygotowania do matury. Życzę wam, drodzy uczniowie, wytrwałości, sumienności i znakomitej formy w nadchodzącym roku szkolnym. A waszym profesorom, można rzec trenerom, cierpliwości i wiary w to, że są wśród was sami mistrzowie. Rok szkolny 2015-16 uważam za otwarty. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor za przywitanie nas po wakacjach. Proszę o zabranie głosu księdza Grzegorza Dąbrowskiego. Nie, jeszcze nic nie powiedziałem, bo dostałem brawa. Dzięki. Słuchajcie, tutaj pani dyrektor pięknie porównała właśnie ten czas roku do maratonu i fajnie, że to zrobiła, bo ja też odwołam się do sportu. Święty Paweł Apostoł już pisał właśnie, że życie człowieka to jest właśnie takie ciągle biegnięcie do celu, właśnie zdobywanie, przejście kolejnych właśnie etapów. Ale jest dwa sporty, których ja osobiście coś nie rozumiem, jak je oglądam, albo słyszę o tych dwóch sportach, ja ich nie rozumiem. Pierwszy, słuchajcie, to jest wyścig kolarski. Myślę, że mieliście możliwość oglądania chociaż raz wyścigu kolarskiego. I no jedzie bez sensu, jedzie 200 kolarzy, z czego przeważnie ten jeden wygrywa, o nim się mówi, nie? A o tych 199 się nie mówi. Chociaż to jeszcze zrozumie, bo tam pracują dla tego jednego lidera grupy, więc tych pozostałych zrozumie. Ale jest jeden sport, którego nie rozumiem w ogóle. To się wspinaczka górska. Gość przygotowuje się miesiącami. Trening, dieta, dyscyplina. Idzie przez kilkanaście dni w górę. Po co? Po to, by przez 20 sekund sobie popatrzeć. I schodzi z powrotem z tymi bagażami, z tymi rzeczami. Znaczy, bezsensowny sport by się wydawał, prawda? Wspinaczka górska. Po to, by 20 sekund pobyć na szczycie. Ale moi drodzy, dlaczego to ludzie robią właśnie? Dlaczego uprawiają te sporty? Właśnie, ponieważ łączy je pasja. Oni mają pasję, oni chcą to robić, bo robią to sami dla siebie. I właśnie, drodzy, tego wam życzę w tym nowym roku szkolnym. Abyście nie dla nauczycieli, nie dla ojca, nie dla rodziców, nie dla księdza, nie dla innych osób, ale dla siebie samych właśnie z tą pasją siedzieli na tych lekcjach, zdobywali tą wiedzę. No bo nie będzie łatwo, bo jest to tylko 10 miesięcy, prawda? Ale zobaczcie, bardzo szybko miną. Ale postarajcie się właśnie z tą pasją. Zobaczcie, nasz papież, wielki Lota, Jan Paweł II, święty dzisiaj. On nie był święty od kołyski. Popatrzcie, on bardzo lubił grać w piłkę, stał na bramce, pewnie wiecie, nie? Nie powiecie mi, że jak stał papież na bramce, jako chłopak nastoletni, to sobie myślał, Panie Boże, dziękuję Ci, że Twoja wola się spełnia w tej bramce. Co on krzyczał? Chłopaki, do barwy, strzelmy gola, no, musimy to wygrać. Albo jak był aktorem, prawda, występował, wiecie, na scenach, był świetnym aktorem. Też sobie będzie nie chciał, Panie Boże, jakże to wspaniale, że mogę realizować tutaj, pokazywać Ciebie całemu światu. Nie, on chciał występować na scenach całego świata, chciał być zdany, chciał być słynny. Ale właśnie taki człowiek spodobał się Panu Bogu. Mówi, tego sobie wybiorę, bo on lubi grać w piłkę, lubi kremówki, lubi grać. To jest człowiek z pasją, ja sobie go wybiorę na papierze. I będę właśnie tego wam życzę właśnie, abyście z taką pasją zdobywali tą wiedzę, przeżywali ten rok szkolny, a zobaczcie, że naprawdę owoce będą wspaniałe. Dziękuję i szczęść Boże na nowy rok szkolny. Dziękujemy księdzu za przemówienie.
Za nami 2 miesiące bezstroskich wakacji. Niełatwo jest pogodzić się z tą myślą, ale taka jest kolej rzeczy. Wraz z nowym bokiem wkraczamy na nową ścieżkę życia, która poprowadzi nas do istotnych życiowych celów. Dziś spotykamy się z kolegami i koleżankami po wakacjach, co słodzi nam gorę z powodu ich zakończenia. Szczególnie chcemy powitać naszych nowych kolegów i koleżanki, uczniów klas pierwszych. I teraz podaję istotną informację dla męskiej części publiczności. Mamy w klasach pierwszych 27 nowych dziewczyn, które witamy szczególnie gorąco. Pierwszy września to niezmienna data. To znamienna data, nie tylko ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego, ale również jest to bardzo ważna data w historii. W tym mianowicie dniu 1939 roku Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę, dając tym samym początek II wojny światowej. Gdy zapłonął nagle świat, bez groża myśli, przez śpiący las. Kiedy się upełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudnił w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszono taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie dął i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Proszę wszystkich o powstanie. Kompania Baczność, na prawo Patrz, sztandar szkoły Wyprowadzić. W prawo, zwrot, samo, patrz! Kompania Baczność, kompania Spocznij. Dobiega końca uroczysty apel z okazji inauguracji roku szkolnego oraz rocznicy wybuchu II wojny światowej. Życzymy wytrwałości i zdrowia na kolejne 10 miesięcy. A jeśli o zdrowiu mowa, posłuchajmy, co na temat szkoły mówi Encyklopedia Medyczna. Szkoła, przewlekła choroba wieku dziecięco-młodzieżowego. Występowanie zwykle między 7 a 18 rokiem życia, najczęściej raz w życiu. Przebieg około 14-corocznych nawrotów trwających po 10 miesięcy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Objawy: wyczerpanie, stany nerwicowe, bezsenność, anhedonia, niezdolność do odczuwania przyjemności, depresja, utrata własnej świadomości i świadomości bytu, drgawki, schizofrenia, irracjonalne zachowanie rodziców pacjenta. Okazjonalnie. Anemia. Wymioty. Duszności. Halucynacje. Migrena. Zdarza się również amnezja. Anoreksja. Bulimia. Zanik mięśni. A w przypadku koni również ochwat. Leczenie. Nie wynaleziono jeszcze nieobjawowego leku na szkołę. Leczona jest objawowo wagarami i zwolnieniami lekarskimi albo własnymi zwolnieniami z WF-u. Dziękujemy za uwagę i prosimy o udanie się wraz z wychowawcami do klas według następującego harmonogramu.